Było towarzysko, niekomercyjnie i zarazem urodzinowo. Bronisław Maciuk, autor trasy biegu księżycowego w Parku Śląskim, nie spodziewał się takiej niespodzianki. Proszę powiedzieć, dlaczego dzisiaj spotkaliśmy się w tym miejscu? Ja spotykam się tutaj z grupą biegaczy, pasjonatów biegania, biegania też leśnego, nie tylko miejskiego. Tak łącząc jednocześnie to z takim prezentem moim urodzinowym dla taty, który stworzył tutaj pętlę krosowo, prawie górską, zamkniętą w takim dużym miejskim parku, a jednak bardzo, bardzo, bardzo taką leśną pętlę, którą oznakował, przygotował do biegania dla siebie pierwotnie wiele lat temu i parę osób zaczęło informować mnie o tym, że tutaj widzieli taką fajną pętlę z oznaczeniami, z księżycami, na zielono zaznaczone, co to jest za trasa, i tak zaczęli penetrować te okolice i próbowali złożyć trasę w całość. Następnie gdzieś tam się okazało, że to mój tata, że pasjonaci tej pętli zgłębiali tak długo te trasy, chcieliby poznać oryginalny jej przebieg i tak wymyśliliśmy to, może z okazji urodzin zrobić tutaj taki rekonesans wspólny. I taki też dzisiaj jest cel spotkania. Tata nie wie o tym, że tutaj ileś osób będzie na niego czekało. Nie wie w ogóle, że to jest taki element prezentu, tylko jego wersja jest taka, że dwóch moich znajomych chciało zobaczyć, jak ta trasa przebiega, porozmawiać i na spokojnie miałby im to przekazać. I w tej chwili będę po tatę kierować się do miejsca, w którym się z nim umówiłam, gdzie czeka już z moim synem, i przyprowadzę go tu na to zwane miejsce zbrodni. No i uświadomimy go, że to jest taki dzisiaj grupowy prezent, gdzie tata będzie wodzirejem po tej jego trasie. Jaka jest historia tej trasy? Kiedy powstała? Jak to się stało? Kilkanaście lat temu przebiegłem pierwszy maraton. To było 3:26. No i po tym maratonie wykonywałem jakieś ćwiczenia takie w martwym ciągu i poszedł mi nerw kulszowy, nie? Miałem niedowład nogi i w ogóle po asfalcie nie mogłem biegać, i tak kuśtykając biegałem jeszcze po terenie, bo teren jest nierówny, było to w miarę wygodnie. No więc postanowiłem tutaj sobie wynaleźć taką trasę, zrobić taką trasę, po której można by było biegać. No robiłem to długo, bo ciągle tu jakoś, mimo że w parku biegałem od wielu lat, to nie mogłem, no jakoś tak zdarzało się, że dobiegłem, potem nie wiedziałem, gdzie jestem, i to po iluś tam razach sobie oznakowałem tą trasę po to, żeby samemu się nie zgubić, nie? No żeby po prostu. No trasa, zmierzyłem ją kółkiem, takim mierniczym, i ona miała 5:49, nie? Najlepszy wynik, jaki osiągnąłem na tej trasie, to było gdzieś koło 28 minut, nie? No i no teraz już nie biegam, tak już nie daję rady, ale no bardzo dobrze tak przebiec się dwa okrążenia, trzy okrążenia, jako taki właśnie raz, że na całej, cała trasa ma tylko gdzieś około 500 metrów asfaltu. Resztę to są takie ścieżki. Zmieniła się w międzyczasie, bo w parku zachodzą zmiany, prawda? No więc się ta długość, tam odległości się mogły zmienić. Wtedy jeszcze była kolejka, teraz już kolejki nie ma, tutaj coś budują. No, przewracają się drzewa, tam są później jakieś obiegi tych drzew, no i no, moim zdaniem dobrze robi ta trasa, tak. Ktoś, bo jest to góra, dół i no już teraz bez znaków jestem w stanie biegać, ale w jedną stronę. Próbowałem z drugiej, bo z drugiej strony nie, jakoś tak nie zapamiętałem, to się zgubiłem też parę razy, no. Zebraliśmy się w okolicznościach przyrody, tak możemy powiedzieć. To jest trasa, specyficzna trasa. Gdzie ona przebiega, jak wygląda? Ona przebiega tutaj przez lasy naszego Parku Śląskiego. Ma dystans 5 km mniej więcej. Ja poznałem ją kilka lat temu, tą trasę, po tych księżycach tutaj na drzewach są widoczne księżyce. I powoli zaczynałem z kolegami odkrywać tą trasę, no bo to też było tak, że wydawało się, że znamy ją całą, a później się okazywało, że jednak znajdujemy zupełnie w innej części parku kolejny księżyc. I chcieliśmy to jakoś powiązać i każdy na swój sposób jakiś wybrał właśnie tą trasę i do końca nie wiemy, jaka jest prawda. Dlatego dzisiaj ten wyjątkowy dzień, że dowiemy się, jak oryginalny przebieg tej trasy wygląda. No, a my
myśmy po prostu biegali, to jest w ogóle, to jest księżyc, natomiast okazuje się, że to podobno było literka C od krosu, a myśmy to wszyscy interpretowali jako szlak księżycowy, trasa księżycowa i tak się to po prostu przyjęło wśród biegaczy tutaj, którzy właśnie po tej trasie przemierzają. Tak bardzo fajna trasa też, plus jest taki, że na przykład jak codziennie sobie gdzieś tam ktoś biega po asfalcie w parku, pełno ludzi, zwłaszcza niedzielę, rodziny z dziećmi, no to trochę przeszkód po drodze, natomiast tutaj jak biegniemy, no to pojedynczo rowerzyści się zdarzają, ktoś z psem przejdzie, ale tak generalnie jest spokój, nawet w niedzielę, jak jest piękna pogoda, tutaj jest totalny spokój właśnie na tej trasie i dlatego tak ją lubimy. Czy ta trasa jest wymagająca dla osób, które biegają? Częściowo może być wymagająca dla ludzi, którzy zaczynają przygodę z bieganiem, to może tak być, dlatego że to jest taka typowo trasa crossowa, czyli i w górę, i w dół mocno, więc pofałdowana, urozmaicone ukształtowanie terenu. Natomiast jak już ktoś biega jakiś czas, to sobie z nią poradzi, także nie ma jakaś tak. Bronisław Maciuk od roku 1998 związany jest z bieganiem. Wielu z Was zna go z zawodów sportowych. Jest to jego pasja. Zaledwie od kilku lat współdzieli ją z Nordic Walking. Natomiast w czasach szkoły średniej i studiów uprawiał rzut młotem. Solenizantowi życzymy wszystkiego najlepszego.